ostatnim czasie na giełdzie, nie tylko w Warszawie, ale na całym świecie dominują spadki. Można się zadać sobie pytanie, jak na tym można zarobić. Dominuje opinia, że na giełdzie zarabiamy głównie wraz ze wzrostem cen akcji, a więc i również wzrostem indeksów. Tym niemniej można również zyskać na tych spadkach. Notabene zyskuje się zdecydowanie więcej, ponieważ spadki są dynamiczniejsze niż wzrosty, a więc i wtedy, gdy dana osoba poprawnie wyczuje trend, jest w stanie zdecydowanie więcej zarobić. Tym niemniej, jak to uczynić? Można wymienić przynajmniej trzy sposoby. Pierwszy i najbardziej popularny to są oczywiście kontrakty terminowe notowane na warszawskiej giełdzie. Najbardziej popularnym kontraktem jest kontrakt na indeks WIG20, ale to nie jest jedyny notowany w tym momencie kontrakt. Oczywiście on jest najpłynniejszy, tym niemniej również mamy kontrakt na indeks MWIG40, czyli na indeks spółek średnich, ale również kontrakty na poszczególne spółki, na akcje tych spółek, oczywiście tych największych tutaj. Najpłynniejsze są, to są jednostkowe przypadki, tym niemniej taki kontrakt jak choćby na akcje KGHM-u, które bardzo ładnie zachowują się w trendach i poruszają się, czy to w trendzie najpierw wzrostowym, a teraz oczywiście w spadkowym. Można również znaleźć ten kontrakt notowany na parkiecie i tutaj grać zarówno na wzrosty cen akcji, które są instrumentem bazowym, jak i na spadki, właśnie na tym nam zależy. Tym niemniej to jest jedna z metod. Kolejną z metodą są ostatnio popularne w naszym kraju platformy forexowe. Forex od nazwy foreign exchange wskazuje, że głównie handluje się tam walutami, ale nie tylko. Również na tych platformach są instrumenty, których cena bazuje na zmianach indeksów giełdowych, między innymi na indeksie głównym, indeksie giełdowym w Warszawie, czyli WIG20, ale nie tylko, czyli również mamy takie popularne indeksy jak DAX w Europie, czy S&P 500 w Stanach Zjednoczonych, Nikkei w Japonii. Nawet mamy indeks giełdy w Hongkongu, czyli Chiny, o których ostatnio bardzo głośno. I tutaj również można grać czy inwestować zarówno na wzrosty, jak i na spadki, czyli korzystać nie tylko ze wzrostów cen instrumentu bazowego, jakim są indeksy, ale również spadków. Co ciekawe, na tych platformach forexowych również można znaleźć instrumenty opierające swoje ceny o surowce, o ceny surowców, czyli takie popularne jak złoto, srebro, ale również ropa naftowa, o której bardzo często w ostatnim czasie mówimy i tutaj ten sam schemat, czyli można inwestować zarówno na wzrosty, jak i na spadki. Głośno się mówi o tym, że tu jest bardzo wysoka dźwignia, nawet 1 do 100, co oczywiście oznacza, że przy małym kapitale zainwestowanym obracamy wielokrotnie większą kwotą, nawet do 100 razy większą kwotą, ale można to zmieniać, tak, manipulować. To nie jest tak, że musimy całą dźwignię od razu wykorzystywać i w przypadku początkujących inwestorów zalecane jest, aby właśnie przynajmniej na samym początku operować mniejszymi kwotami, spróbować jak to wygląda, a nie oczywiście wykorzystywać całą paletę możliwości i dużą dźwignię, którą, jak to mówię, można ograniczyć. To jest drugi sposób. Trzeci to jest powrót na giełdę. Wydaje się, że najmniej popularne to są to produkty strukturyzowane, również notowane na giełdzie, których notowania zależą od kwotowań instrumentu bazowego. Tym instrumentem bazowym mogą być zarówno indeksy giełdowe, jak i poszczególne akcje, nie tylko akcje notowane na warszawskiej giełdzie, również akcje spółek zagranicznych, jak choćby popularny Apple. Także tutaj również można wykorzystywać te instrumenty i tutaj ponownie zarówno możemy wykorzystywać je do gry na wzrosty cen instrumentu bazowego, jak i na spadki, o czym teraz mówimy. One nie są, może handel na nich nie jest bardzo aktywny, tym niemniej wystawcy tych produktów mają wręcz obowiązek kwotowania cen kupna i sprzedaży, także inwestor indywidualny, który jest zainteresowany tymi produktami, nie będzie miał problemów, aby zawrzeć transakcje zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.